Ahoj, witam w programie Finax Radzi. W tym programie odpowiadamy na Wasze pytania, problemy, dylematy związane z finansami osobistymi, nie tylko z inwestowaniem, ale zarabianiem, wydawaniem, kredytowaniem, finansowaniem, oszczędzaniem i tak dalej. Więc piszcie do nas w komentarzach pod tym filmikiem, ale też pod innymi filmikami na naszym kanale na YouTube. Subskrybujcie nas, lajkujcie nas, czyli Finax, Dom Maklerski Słowacki, no i naszych gości, których zawsze staramy się dobierać odpowiednio do tematu rozmowy. Dzisiaj takim gościem jest Michał Kisiel, analityk bankier.pl. Cześć Michał. Cześć. Michała poznałem pracując w bankierze, ale też jakby łączy nas nie tylko wspólna praca w bankierze przez kilka lat, ale też to, że wspólnie wykładamy na Wielkim Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Z tym, że się różnimy trochę, bo Michał od lat jest doktorem, a ja od lat staram się tym doktorem zostać. Dlatego Michał dzisiaj będzie bardziej ekspertem, ja będę bardziej pytającym. Mówimy dzisiaj o kredytach hipotecznych. Michał, z Twoich obserwacji wynika, że ten temat teraz jakby jest popularny, czy to jakby powoli ta bańka jest za nami, ten szczyt popularności kredytów? No, temat jest nadal popularny zdecydowanie, przy czym trochę zaczęło się obaw, a więc o ile jeszcze parę miesięcy temu inwestowanie w nieruchomości, tak to nazwijmy, było bardzo popularnym tematem nawet rozmów przy rodzinnym stole, to w tej chwili no, te rosnące stopy procentowe powodują, że spada zdolność kredytowa i pojawia się chyba ten niebezpieczny moment, gdy niektórzy myślą, że to już ostatnia chwila i że trzeba łapać okazję, póki jest, a więc gdzie w grę zaczynają wchodzić nie do końca racjonalne czynniki. Kredyt gdzieś ucieka, oddala się. To Michał, to wróćmy tak do elementarza finansów osobistych. Jaki jest związek właśnie między tą stopą procentową a cenami nieruchomości? Co to w ogóle jest ta stopa procentowa? Czy to jest coś, co my widzimy w banku? Czy to jest coś, co, o czym słyszymy w telewizji? Co to jest? Stopy procentowe, mówimy o kredytach hipotecznych dzisiaj, prawda? Więc możemy mówić o cenie pieniądza, cenie pożyczanego pieniądza i stopy procentowe, z którymi się spotykamy jako kredytobiorcy hipoteczni, to wskaźniki z rynku międzybankowego, a więc typowy kredyt hipoteczny, większość jest oparta w Polsce na takiej konstrukcji, jego oprocentowanie składa się z czynnika zmiennego, czyli wskaźnika na przykład WIBOR 3M z rynku międzybankowego i marży, która jest stała w całym okresie kredytowania. I ponieważ jeden z czynników jest zmienny, to oprocentowanie kredytu hipotecznego w czasie również się zmienia. Jako kredytobiorcy obserwujemy, po jakiej cenie pożyczają sobie środki banki na rynku międzybankowym. Pomijmy te wątpliwości, jakie budzi wśród niektórych ten wskaźnik, sposób, w jaki się mierzy te transakcje na rynku międzybankowym, no ale jest to pewne przybliżenie tego, na jakich warunkach banki są gotowe pożyczać sobie środki. I ten wskaźnik podąża za zmianami stopy referencyjnej NBP, a więc słyszymy o posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej i zmianach. W tej dziedzinie wiemy, że one się będą odbijać na wskaźnikach z rynku międzybankowego. To, co jest ciekawe w ostatnim czasie, to, że widzimy, jak te wskaźniki z rynku międzybankowego się poniekąd odkleiły od stóp NBP, a więc one przewidują już kolejne ruchy, o ile zmieniały się wraz ze stopami NBP dosyć ściśle przez ostatnie lata, ruchy były zresztą niewielkie, to teraz trochę więcej widać tutaj zróżnicowania. Ale to jest, warto myślę, że pamiętać, że WIBOR 3M czy 6M pokazuje warunki pożyczek 6 czy 6 czy 3 miesięcznych, a więc no, przewiduje także zmianę ceny pieniądza w najbliższym czasie, stąd te ruchy, które niektórych niepokoją. Bo rozmawiamy w grudniu, przed jakby kolejną decyzją Rady Polityki Pieniężnej.
Ten WIBOR obecnie, o którym mówisz, ta stopa międzybankowa wynosi tam ponad 2%, nie? 2,5%. Tak, za 2,5 około już. Okej. Okay. Ale z punktu widzenia pewnie opłacalności kredytu hipotecznego, bo to jest jakby też częste pytanie, czy warto teraz brać w ogóle kredyt hipoteczny, czy warto ze zmiennym, czy ze stałym oprocentowaniem, to ważniejsze jest chyba oczekiwanie co do zmian. Czy my takie oczekiwanie, my jako uczestnicy rynku, możemy gdzieś monitorować, czy to w ogóle jest, są jakieś takie stawki, że wiadomo, że nie wiem, za pół roku będzie ten WIBOR wynosił tyle? Możemy obserwować, co się dzieje na rynku kontraktów FRA, czyli kontrakty na stopę procentową za pewien czas. Tam jest kilka typów instrumentów o różnych okresach. Natomiast to też są tylko oczekiwania rynku, a więc były momenty, kiedy no, rynek był zaskakiwany tym, co się działo polityce pieniężnej. I mówię tutaj o ostatnich 3 miesiącach, a więc niedawna historia. I kontrakty FRA tutaj nie pokazywały tak szybkiej zmiany stóp, a więc możemy patrzeć, no profesjonaliści patrzą na to, co te kontrakty terminowe pokazują, natomiast nie sądzę, żeby to było coś, czym powinien się przeciętny kredytobiorca zajmować. No niestety nie jest to wiedza ścisła zdecydowanie, raczej pewien rodzaj spojrzenia rynku na to, co się może zdarzyć, przewidywań, oczekiwań. To jak przeliczyć te stopy procentowe, o których mówimy, na, powiedzmy, mam kredyt hipoteczny i boję się, że one wzrosną. Jak to przeliczyć na ratę kredytu? Jak robić takie kalkulacje, nie wiem, na jakich różnych poziomów kredytu, na różny okres? Tak, no tu regularnie publikujemy coś takiego na bankier.pl, bo się czyta to z chęcią, a więc kredytobiorcy patrzą, jak się może zmienić rata takiego przykładowego kredytu przy poszczególnych stawkach WIBOR-u. No w tej chwili już rata takiego średniego kredytu jest o kilkaset złotych wyższa niż jeszcze we wrześniu, a więc są istotne zmiany. Natomiast oczywiście przewidywanie jest trudne, zwłaszcza gdy dotyczy przyszłości, a więc to, co się zdarzy lada moment, tego niestety nie wiemy. Widzimy, obserwując politykę cenową banków, no to, że banki oczekują także wzrostu stóp w najbliższym czasie, a więc choćby po tych stawkach, które proponują przy oprocentowaniu stałym na 5 lat, widać, że spodziewają się, że stopy jeszcze pójdą w górę. No myślę, że jesteśmy pewni, że w styczniu jakiś ruch będzie. Jak duży, to zobaczymy, ale oczekiwania są dominujące takie, że będzie zmiana stóp na pewno. A czy banki, bo właśnie wspominałeś, od tego zacząłeś, że koszt kredytu to jest jakby marża plus to oprocentowanie z rynku bankowego. Na to oprocentowanie na rynku międzybankowym my nie mamy jako konsumenci wpływu. A czy to nie jest trochę tak, że banki mogłyby zjechać na przykład ze swojej tej marży takiej stałej, którą pobierają? Czy to jest jakby taka marża, że ona jest niezmienna przez lata i zawsze tak jest? Mogłyby i są pewne sygnały, że to się dzieje, a więc bo marże dziś są stosunkowo wysokie. Jeśli spojrzymy sobie na dosyć długą historię już rynku kredytów hipotecznych w Polsce, no to średnia marża takiego kredytu z 20% wkładem własnym jest powyżej 2 punktów procentowych, a no powiedzmy, że 10 lat temu można było spokojnie znaleźć kredyty, gdzie marża była na poziomie 1 punktu, a więc jest jakaś przestrzeń do tego, żeby marżę obniżać i przyglądając się warunkom promocyjnym stosowanym w tej chwili przez banki, zwracam uwagę, że promocja to z punktu widzenia banku taka okazja, żeby wysondować trochę rynek, a jednocześnie nie zmieniać cennika właściwego, tego standardowego, a więc mogą one zapowiadać jakieś zmiany, które się wkrótce pojawią. No i w ostatnich akcjach promocyjnych kilku banków widać, że te proponowane marże powolutku spadają, a więc tutaj zaczyna się jakiś ruch, jeśli chodzi o walkę o klienta. Przynajmniej taką można mieć, takie można mieć na razie podejrzenie, że to w tę stronę zmierza. Zobaczymy, co się będzie działo w pierwszych miesiącach 2022 roku. No to super. Ale jest na pewno przestrzeń do.
Super, bo tym bardziej, że pan prezes NBP niedawno mówił o tym, jakie wielkie zyski banki zanotowały dzięki temu, że te stopy zaczęły rosnąć, więc jakby te przestrzenie jakby do wywierania presji na banki jest. Ale powiedz mi, zamykając ten temat, bo gro naszych też klientów ma wieloletnie już kredyty hipoteczne ze zmienną stopą, to przy jakiej marży na przykład mogą czuć się, że są trochę jakby, no przepłacają, przy jakiej marży warto negocjować z bankiem albo szukać jakiegoś innego kredytu, który by zastąpił ten kredyt? No, w tej chwili myślę, że grono takich, którym by się opłacało refinansowanie kredytu hipotecznego jest stosunkowo wąskie, bo marże dziś są na poziomie może nie najwyższym w historii absolutnie, ale na takim, który no, nie zachęca do tego, żeby refinansować stary kredyt. Myślę, że przede wszystkim ci, którzy zaciągali kredyty typu rodzina na swoim i ten okres dopłat się już skończył, powinni się przyjrzeć temu, jak wygląda ich marża, bo były banki, które wykorzystywały tę okazję, że jest kredyt, który jest dostępny dla klientów, powiedzmy, wrażliwych na cenę, ale dopłata tę wrażliwość trochę stępiała. No, były banki, które narzucały wysokie marże korzystającym właśnie z rodziny na swoim i dzisiaj można znaleźć na rynku oferty lepsze nieco od tego, co w szczytowym okresie popularności tego programu było na rynku. Natomiast na przykład kredytobiorcy z lat 2012, 2013, 2014 no, w tej chwili nie mają czego szukać, jeśli chodzi o refinansowanie, bo stawki są niestety gorsze niż wówczas dostępne na rynku, a więc raczej obserwować, jeździć i obserwować, jak mówią mechanicy samochodowi. Dobra, słuchaj, tak jak powiedziałem, my tu konkretne problemy konkretnych ludzi próbujemy rozwiązać, więc przechodzimy do konkretnych pytań. Pytanie pierwsze, Jan z Warszawy, 44 lata, o to mój rówieśnik, 4-osobowa rodzina, to też tak jak ja, dalej są zarobki 10 tysięcy złotych netto, super. I mam taki problem. Mam kredyt hipoteczny na 20 lat z marżą 2%, czyli tutaj marża jest jakby taka rynkowa. Czy i kiedy zmieniać na kredyt o stałym oprocentowaniu? Czyli zakładamy, że gościu ma, Jan ma oprocentowanie zmienne. Pewnie się teraz trochę wystraszył, bo nagle mu te kilkaset złotych raty przybyło, tak jak powiedziałeś. No i on waha się, czy nie zmienić tego na stałe. Powiedz nam właśnie trochę, Michał, o tym stałym oprocentowaniu, jak to w Polsce wygląda, jak ta oferta w ogóle wygląda banków i czy to ma sens, nie? Czy to jest tego taka bardziej ze strony banków gra, że tu pokazują nam stałe, bo muszą, bo też NBP ich do tego zmusza, czy faktycznie jest to jakaś alternatywa dla kredytu o zmiennym oprocentowaniu, no i czy Jan powinien w jakiej sytuacji zmieniać? No myślę, że tutaj trzeba o paru rzeczach powiedzieć zdecydowanie. Po pierwsze, że to tak naprawdę nie jest kredyt o stałym oprocentowaniu do końca spłaty, a więc tylko na 5 lub 7 lat. No 7 lat w tej chwili w ofercie takie kredyty ma Alior Bank i Credit Agricole, natomiast pozostałe banki 5-letni okres przyjęły. No i on się bierze stąd, że takie były minimalne wymagania nadzoru, a więc KNF zmuszając niejako banki do oferowania takich kredytów wskazał, że minimalny okres stałej stopy to 5 lat. A więc warto pamiętać, że po tych powiedzmy 5 latach znowu będziemy musieli podjąć decyzję, czy decydujemy się na nową stawkę na kolejnych 5 lat. Jaka ona będzie w tej chwili nie wiemy, a więc to będzie ponownie wybór trudny. Czy też pozostajemy przy oprocentowaniu zmiennym, czyli zmieniamy zupełnie formułę i to oznacza zatem, że przed ryzykiem zmiany stóp procentowych tak naprawdę nie uciekamy ostatecznie. Mamy 5 lat powiedzmy spokoju, natomiast po tym czasie trzeba będzie ponownie podejmować decyzję. Banki w tej chwili dynamicznie zmieniają cenniki, jeśli chodzi o kredyty ze stałym oprocentowaniem. Też jesteśmy w takim momencie dosyć trudnym do dokonywania porównań, bo jeśli ktoś z Państwa szuka w tej chwili kredytu, pewnie się zorientował, że w części banków jeszcze jest trochę starszy WIBOR, w innych jest już świeżutki,
a więc choćby na poziomie tej stawki są spore różnice, a w dodatku regularnie się zmieniają te stałe stawki oprocentowania. A więc na pewno uczulam na to, że w ten sposób nie uciekamy zupełnie od problemu. Trzeba będzie za kilka lat ponownie podejmować decyzję i może ona oznaczać też skokowy wzrost raty, a więc z tym też trzeba się liczyć, że powiedzmy wybierający stałą stopę będą mieli przez 5 lat równe obciążenia, ale później może być dosyć gwałtowna zmiana. Ten przykład sobie przyjrzałem się, przyznam, a więc przyjrzałem się, bo oczywiście można to policzyć, ale problem jest zawsze z założeniami, które sobie przyjmujemy. Ja przyjąłem sobie założenia, że ten kredyt jest na 300 tysięcy złotych i że oprocentowanie to stałe będzie 5,85, bo w tej chwili jeden z banków coś takiego oferuje. No a przy oprocentowaniu zmiennym założyłem, że tak dosyć pesymistycznie, że co miesiąc przez kolejne 6 miesięcy będzie WIBOR 3M rósł o 25 setnych punktu procentowego, a więc dojdzie do 4% i od tego momentu przyjmijmy, że będzie niezmienny do końca tego 5-letniego okresu. I w takiej sytuacji te dwie alternatywy są w zasadzie sobie równoważne, a więc zapłacimy mniej więcej tyle samo odsetek przez 5 lat, i dług pozostały do spłaty będzie niemal identyczny w obu przypadkach. Więc to tylko pokazuje, jak takie symulacje są, zależne od tego, jakie sobie przyjmiemy założenia, bo gdybyśmy się spodziewali, powiedzmy, że stopy procentowe pójdą dramatycznie w górę, na przykład do takiego poziomu, jak na początku wieku, będą dwucyfrowe, to oczywiście wybór oprocentowania stałego będzie wtedy znacznie, znacznie korzystniejszy. Natomiast jak się zmienią stopy w najbliższym czasie, tego nikt nie wie. I jeśli ktoś Państwu podpowiada, mówiąc wprost, że to albo to rozwiązanie jest na pewno lepsze, musi mieć albo szklaną kulę, albo wprowadza niestety w błąd, bo tutaj możemy tylko i wyłącznie domniemywać, co się będzie działo. My się niejako zakładamy o to, co się w przyszłości stanie. A więc w takiej sytuacji odpowiedź oczywiście jednoznacznej odpowiedzi nie będzie. I przykro mi, że tutaj rozczaruję, czy i kiedy zmieniać na kredyt o stałym oprocentowaniu. Przy umiarkowanie negatywnych, pesymistycznych założeniach to by się przy dzisiejszych cenach kredytów ze stałą stopą nie opłacało. Tak z moich szacunków by wynikało, więc ta zmiana nie byłaby korzystna. Natomiast pytanie, czy moje założenia są optymistyczne. To jest jakby chyba samo słowo zmienność też oznacza, że ryzyko, że będzie zmiana w górę lub w dół istnieje generalnie. Tak, w tym naszym przykładzie, powiedzmy sobie, jak to wygląda przykładowo. Jeśli on w tej chwili, ten nasz pan z Warszawy, Jan, przyjmijmy, że 300 tysięcy złotych wziął ten kredyt, to rata będzie przy zmiennym oprocentowaniu wynosiła około 1900 złotych w tej chwili, przy dzisiejszym wyborze, a przy tej stałym oprocentowaniu 2120 około. No i więc na dziś tak by to wyglądało, natomiast gdyby WIBOR skoczył do 4%, to rata będzie mniej więcej 2150 kontra te 2120 przy stałym oprocentowaniu, przypominam 5,85, tak sobie założyłem, a więc różnica już by była na korzyść minimalna tego stałego oprocentowania, ale pytanie tutaj tak naprawdę to jest nieco psychologiczna kwestia, a więc czy jesteśmy gotowi zapłacić więcej za pewien spokój planowania domowych finansów w perspektywie kolejnych kilku lat, czy też gdyby się okazało, że nasz wybór był nietrafny, będziemy się tym gdzieś po bezcennych nocach zamęczać, że można było płacić niższą ratę, a wybrałem
wybrałem rozwiązanie, które jest droższe. Są tacy, którzy podejmują decyzje i nie oglądają się za siebie i dobrze sobie radzą nawet ze skutkami błędnych decyzji, a są tacy, którzy no, chcą być bardzo racjonalni i wszelkie tego typu porażki traktują jako osobiste upokorzenie, a więc no, wówczas to jest zdecydowanie chyba niewarte takich psychicznych kosztów. To ciekawe, o czym mówisz, bo do tej pory zawsze jakby to takie wpływ psychologii bardziej się widziało po tej stronie inwestowania, a to jednak tak samo przy finansowaniu jest podobnie. Ja na przykład bym pewnie dużo bardziej przeżył w momencie, że podjąłem decyzję, dokonałem tą decyzję i jednak ona była zła. Bardziej bym to przeżył, gdyby się okazało, że była zła, niż gdybym tkwił nawet w tej złej decyzji. Więc jakby ten lęk przed jakąś zmianą, wydaje mi się, nie wiem, czy to tylko u mnie, ale jest jednak takie coś, że ludzie wolą nic nie robić, żeby się nie okazało, że zrobili gorzej. I w sumie w długim terminie, na przykład przy inwestowaniu, to nie jest wcale taki zły pomysł, bo okazuje się, że... To jest coś takiego jak ten efekt status quo, prawda? Że niechętnie dokonujemy zmian również finansowych. No a w tym przypadku myślę też, często pewnie Państwo słyszycie o tym, że jeśli wybiorę zły kredyt, no to w najgorszym razie później można go refinansować, prawda? Bo to doradcy, zwłaszcza pośrednicy kredytowi, często mówią, że no, jeśli za parę lat będzie lepsza oferta, zawsze Pan może refinansować kredyt. I jest to oczywiście prawda, tylko mało klientów się na to decyduje, a więc choćby przez to, że się przyzwyczajamy do obecnego stanu, nie chce nam się podejmować żadnych kroków, które się wiążą ze stratą czasu, formalnościami i tym podobnym, no zostajemy przy starych wyborach, a więc tutaj ta psychologia też działa choćby w ten sposób, że nawet gdy na rynku jest lepsza oferta, nie oznacza to, że z niej automatycznie skorzystamy. To wymaga jakiegoś wysiłku, kroku, jakiejś decyzji, którą trzeba będzie podjąć. No a dwa, że takie refinansowanie, jak każda transakcja, no to jednak trochę kosztuje, więc jakby też tutaj na tym pewnie tracimy. Powiedz mi taką jedną rzecz, bo ty mówisz, że są to kredyty na 5 lat, a po 5 latach mogę sobie go zamienić na... Czy to jest dalej kredyt stały, tylko że bank mi narzuca inne oprocentowanie stałe, czy to mogę sobie na przykład zmienić na zmienny wtedy? Można zmienić na zmienne, można przyjąć propozycję stałego na kolejny okres. Taka jest w tej chwili sytuacja, więc nie wiadomo jest oczywiście, jaka będzie propozycja, jeśli chodzi o stopę procentową stałą po 5 latach. Tego no się właśnie, w tej chwili nie da zaprognozować. Także Jan, prześpij się z tym problemem sam, jak masz twardy charakter i nie przejmujesz się za bardzo decyzjami, no to Nie zmieniaj na siłę tylko dlatego, że przeczytałeś w mediach, że warto, bo z reguły jest tak, że ludzie reagują za późno. Nie? Jak wszyscy już o tym mówią, to już z reguły jest za późno. Jak jest bańka jakaś i to też dołączasz ostatni, wtedy najwięcej tracisz, i tak samo jest przy kredytach. Dobra, mamy teraz pytanie od Anny, 28 lat, prawniczka, ma dobrą, stabilną pracę, brak zobowiązań, super Anna, gratulujemy. Ale ona jest na etapie wcześniejszym, bo jest młodsza od Jana. Na co patrzeć przy kredycie hipotecznym, zanim go wezmę? Czyli takie, wiesz, jak sprawdzić, czy ten kredyt jest dobry, a nie jest najgorszy na rynku? Są tutaj oczywiście rzeczy dosyć oczywiste na początek, a więc zakładam, że chodzi o kredyt ze zmiennym oprocentowaniem, to wówczas no, wysokość marży jest jedną z podstawowych rzeczy, na które powinniśmy patrzeć. Bo to jest coś, co się nie zmienia w trakcie całej umowy. A więc no, to kwestia ceny pożyczanego pieniądza oczywiście jest istotna. Natomiast zwróciłbym jeszcze uwagę na rzecz, która jest trochę mniej oczywista, mianowicie co w zestawie dostajemy z kredytem, bo w zasadzie standardem jest w tej chwili sprzedaż krzyżowa. Banki proponują nam niższą marżę, lepsze warunki kredytowania w zamian za korzystanie z innych produktów.
No i o ile na przykład z wymóg posiadania ROR-u z wpływami w tym banku no jest jeszcze do przełknięcia, bo jakiś rachunek trzeba mieć i przeprowadzić się z rachunkiem osobistym dla lepszego kredytu, moim zdaniem warto, to mocno bym się zastanawiał nad propozycjami, gdzie się pojawiają na przykład ubezpieczenia na życie, takie w pakiecie, które zazwyczaj nie za wiele dają, jeśli chodzi o ewentualne świadczenia. Co więcej, są wymagane na przykład przez kilka pierwszych tylko lat spłaty. To jest swoją drogą ciekawe, że tutaj tak naprawdę ten produkt nie służy ochronie interesu kredytobiorcy, ale raczej jest ukrytą formą dodatkowej opłaty, prowizji, bo co nam daje ubezpieczenie na życie, którego sobie po 5 latach zrezygnujemy. Jeśli bank się na to godzi, no to ewidentnie on raczej jest zainteresowany nie tyle naszym bezpieczeństwem finansowym, co tym, żebyśmy przez te 5 lat opłacili składki i byli bardziej rentowni, tak mówiąc z punktu widzenia kredytodawcy. A więc przyjrzeć się warunkom ubezpieczeń, które w takim pakiecie się pojawiają i dobrze przemyśleć, czy może nie wybrać banku, który nie zmusza na przykład do zakupu ubezpieczenia na życie, albo pozwala wybrać sobie ubezpieczenie gdzieś z rynku, czyli sami sobie zadbamy o to, żeby wybrać odpowiedni produkt i wtedy przynajmniej mamy wpływ na to, jakie są tam wyłączenia, jakie są istotne elementy tej ochrony ubezpieczeniowej. Zakładam, że pani Anna, no nie jest powiedziane, czy jest singlem, ale no, jeśli w grę wchodzi rodzina, no to ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym i tak warto mieć, bo może się zdarzyć nieszczęśliwa sytuacja, w której no, rodzina zostanie obciążona długiem i nie będzie miała możliwości jego spłaty, a więc główny żywiciel rodziny znika z pola widzenia i w tej chwili no, będzie to poważny problem dla spadkobierców. A więc ubezpieczenie na życie zawsze warto przemyśleć jako dodatek do kredytu hipotecznego, natomiast niekoniecznie decydować się na to, co bank daje w zestawie, a więc dokładnie się przyjrzeć tym warunkom, które są przez bank proponowane. Dobra, to lecimy dalej. Mamy teraz Adama. Tu mamy singla, Adam Sochaczewa, 35 lat, informatyk, singiel. Jak przeczytało na informatyka, ma oszczędności 200 tysięcy złotych w banku i niewiele większy kredyt hipoteczny do spłaty. Ma jeszcze 12 lat złotych, 2,5% marży, więc taka rynkowa. No i teraz pytanie z natury trochę matematycznej, a trochę psychologicznej. Co lepiej, spłacić kredyt czy zainwestować? Na pewno pierwsza rzecz, którą chyba tutaj warto powiedzieć, to na pewno nie wyzbywać się całości oszczędności w imię spłacenia kredytu hipotecznego, bo jakaś tam poduszka finansowa powinna zostać, niezależnie od tego, ile mamy tych oszczędności, ile mamy długu. Są oczywiście, są tacy, do którym dług ciąży, a więc ta myśl, że mieszkam w mieszkaniu, które nie do końca jest moje, jest pewien taki mit, że mieszkanie na kredyt to właściwie jest mieszkanie banku. Pomijmy, że ten mit to bazuje na niezrozumieniu istoty hipoteki, bo samo zabezpieczenie hipoteczne nie powoduje, że bank jest właścicielem naszego mieszkania. No ale nie warto w imię tego, powiedzmy, pozbycia się długu gdzieś z naszej świadomości, pozbywać się jednocześnie wszystkich oszczędności. A więc na pewno pan Adam nie powinien, jeśli ma oszczędności, przeznaczyć wszystkiego na spłatę kredytu hipotecznego. Więc to raczej byłoby pytanie, czy nadpłacić, czy też nie. Natomiast druga sprawa to bardziej inwestycyjna tak naprawdę kwestia, więc czy jest w stanie te środki pomnożyć tak, by pracowały bardziej niż obciąża go ten kredyt, a więc jaką stopę zwrotu jest w stanie wypracować ze swoich oszczędności. I myślę, że dla
osób, które nie obawiają się specjalnie o bezpieczeństwo najbliższych, bo ich, bo są na przykład singlami, mają niski poziom awersji do ryzyka, pewne doświadczenie, jeśli chodzi o rynek finansowy, to samodzielne zainwestowanie nadwyżek, nawet gdy mamy jednocześnie jakieś zobowiązanie, nie jest wcale złym wyborem. Bo należy być świadomym konsekwencji ewentualnych, że narażamy jakieś swoje rezerwy, ale do odważnych świat należy i tak naprawdę to jest jakby kwestia bardzo osobnicza, związana z tym, na ile dobrze się czujemy z ryzykiem. Zakładam tutaj, że jeśli takie pytanie się w ogóle pojawia, no to nie jest to zupełny laik, jeśli chodzi o inwestowania, więc przynajmniej część można by, myślę, że zainwestować. Czy tutaj Fina coś ma do powiedzenia? Nie, no jasne, my mamy, wiesz, my... To jest w ogóle fajne pytanie, ale też jakby w kontekście tego, o czym teraz przyznaję, że trochę mówiliśmy wcześniej, zanim weszliśmy na antenę, nagrywaliśmy, to mówiliśmy trochę o tym wcześniej, wspomniałeś inflację, no i de facto w momencie, jak mamy inflację, no to ludzie zadłużeni, czyli z wartością jakby tą netto ujemną, no kredyt realnie sam się spłaca, nie? Jeżeli stopa inflacji jest wyższa niż oprocentowanie kredytu, no więc jakby prawda jest taka z punktu widzenia matematycznego, że przy wysokiej inflacji nie opłaca się spłacać, jeśli stopa procentowa jest niższa, nie? Tak, no to jest taki paradoks, który niestety stoi trochę wbrew naszym subiektywnym odczuciom, prawda? Bo widzimy, że ten dług się nie zmniejsza wcale. To, że on, jego siła nabywcza tej kwoty, która jest tam na minusie, jest coraz mniejsza, to nas specjalnie nie pociesza jako kredytobiorców i rozumiem tych, którzy chcą się pozbyć kredytu jak najszybciej. No ale faktycznie wspomniałeś, że jeśli kredyt jest oprocentowany, to mamy 2,5% marży, powiedzmy, czyli na 5% łącznie, a inflacja na poziomie jest 8%, no to rzeczywiście tak realnie ten dług się sam troszeczkę kurczy, prawda, w takim ujęciu, czysto finansowo. Więc trochę Adama uspokajamy, ale znowu odsyłamy do głowy, no bo to jednak w głowie wiele rzeczy siedzi i pytanie, czy boisz się na przykład, że będzie nagle jakiś krach i wtedy, chociaż no, z drugiej strony jak będzie krach, no to długi też dobrze sobie radzą w takich sytuacjach, nawet kryzysowych, czy odpukać oczywiście wojennych, sami się spłacają, więc jakby tutaj chyba spokojnie, więc Adam sam się musi z tym trochę uporać, ale generalnie nie bójmy się tego kredytu i jednoczesnego inwestowania, tak? Po prostu. Tak, pod warunkiem oczywiście, że są te oszczędności na czarną godzinę, bo to jeszcze raz podkreślam, że to jest absolutna podstawa, bo zawsze coś może się stać, chociaż informatyk to pewnie co 3 dni szuka nowej pracy, więc przerwa ewentualna w dochodach byłaby niedługa. Ale no, różne rzeczy mogą się zdarzyć i wyzbywanie się wszystkich rezerw w imię pozbycia się długu czy super korzystnych nawet inwestycji, no zawsze jest złym pomysłem. Coś trzeba mieć w płynnej formie na wszelki wypadek zdecydowanie. Ale Adam ma 200 tysięcy złotych, więc spokojnie może sobie odłożyć te kilka miesięcy wydatków na poduszkę finansową, a resztę zainwestować długoterminowo. Michał, bardzo Ci dziękuję, bardzo nam pomogłeś. Te trzy pytania wydawały się krótkie, ale jednak rodziły różne wątki, różne znaki zapytania i fajnie, żeby ludzie też sami wiedzieli, że są różne zmienne, które wpływają na ich decyzje finansowe. Jak macie jeszcze pytania dotyczące kredytów hipotecznych, no to śmiało piszcie. Michał moim zdaniem jest najlepszym ekspertem, jeśli chodzi nie tylko o bankiera, ale w ogóle o polskie portale. No, a bankier jest najlepszym polskim portalem, jeśli chodzi o finanse osobiste, więc zapraszam do lektury tekstów Michała, ale też innych tekstów. Bankier na przykład napisał bardzo fajną recenzję, jeśli chodzi o finans, więc tym bardziej miło i zapraszam. Jak Wam się podobało, to dodajcie kciuka w górę, subskrybujcie nas, no i zadawajcie kolejne pytania w komentarzach. Obiecuję, że jeszcze nieraz będę nękał Michała i Michał na pewno
Michał, zadeklaruję, że jeszcze wrócisz do nas z gotowymi odpowiedziami na kolejne wątpliwości, nie? Tak jest. Potwierdził. Dobra. Słuchaj, Michał, bardzo ci dziękuję. Do zobaczenia w realu, jak już nie będzie COVID-u we Wrocławiu na uczelni. Wam również dziękuję za cierpliwość i pamiętajcie, Finax zdradzi. Czekamy na wasze pytania. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję.